Ja myślę, że warunki, które oferuje Republika Moldowa dla inwestorów polskich, są bardzo dobre i mogę się powołać w tej sytuacji na Krajową Spółkę Polski Cukier, która jest obecna na rynku moldawskim, zainwestowała 15 milionów euro. Jedna z największych cukrowni Mołdawii należy do polskiego cukru, który bardzo skutecznie działa już na terenie Mołdawii i bardzo bym chciał, żeby więcej ich, najwięcej takich inwestorów polskich było na terenie Mołdawii. Mówiłem przed chwilą, że Mołdawia jest takim swoistym pomostem pomiędzy wschodem a zachodem, pomiędzy Karpatami a Morzem Czarnym stoi Mołdawia, która łączy Ukrainę i z jednej strony na wschodzie i Rumunię na zachodzie. Mamy drogi, mamy dobre linie komunikacyjne, mamy szybki internet, mamy możliwość zaoferować bardzo dobre warunki inwestorom z takich zaprzyjaźnionych krajów, jakim jest Polska. I jak są dodatkowe potrzeby, to ja bym bardzo chciał spotkać człowieka, który powiedziałby: panie ambasadorze, potrzebujemy jeszcze, mamy A, B, C, ale chcemy mieć jeszcze X, Y, Z. Czego konkretnie się oczekuje, czego brakuje? Mamy doświadczonych i dobrze wykształconych pracowników, mamy tanią roboczą siłę, dobrze usytuowani, możliwości wolnego handlu z wieloma krajami, ponad 40, prawie 50 umów wolnego handlu z najróżniejszymi krajami świata, czyli te warunki, które możemy my oferować inwestorom polskim, mam wrażenie, są wystarczające. A jak nie, to bardzo bym chciał wiedzieć, czego brakuje i co możemy jeszcze zaoferować, co musimy my tam w kraju zrobić, żeby inwestor zagraniczny, w tym polski, czuł się spokojnie za własne inwestycje. Jest to cykliczne nasze spotkanie. Spotkanie jest kontynuacją wcześniejszych naszych spotkań, czyli spotkań naszych najbliższych sąsiadów. A Mołdawia jest bardzo interesującym rynkiem, krajem, który podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. W związku z powyższym otwierają się nasze drogi, jeżeli chodzi o współpracę. Jest polityka eksportowa bardzo liberalna. W 2015 roku współpracowało z Mołdawią około 1700 firm z Polski, i ten rynek cały czas się rozwija i rośnie. I dlatego Mołdawia, ponieważ chcemy zainteresować również naszych łużyńskich przedsiębiorców tym rynkiem. Jest to rynek ciekawy, w szczególności dla naszego regionu, tak jak było tutaj już powiedziane przez pana ambasadora, przemysł stolarski, przemysł budowniczy, no i oczywiście przemysł rolno-spożywczy, a także współpraca polegająca na współpracy i wymianie turystycznej, jak również biotechnologicznej.